już wzy płaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo z martwych wstał samowładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Bo z martwych wstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób toczyli. Darmo dla pewności wszelkiej. Na nic straż pieczęć skała, nad grobem Pana się stała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wam. I z Duchem Twoim. Przychodzimy na niedzielną Eucharystię, by dziękować Bogu za otrzymane łaski, dobrodziejstwa, by prosić o potrzebne łaski, siły na kolejny tydzień naszej codzienności, dla naszych rodzin, dla nas samych. Tą przenajświętszą ofiarą pragnę sprawować następujące intencje za świętej pamięci Stanisława Rybskiego, pierwszą rocznicę śmierci. Świadomi naszych grzechów, słabości, zaniedbania na początku tej Eucharystii, przeprośmy naszego Boga. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzech, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się stawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się.
Wszechmogące Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu chwalebną oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Morze na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przeto radujmy, Jego potęga włada na wieki. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie. Ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerco zarzucają. Lepiej bowiem, jeśli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu, dziś Chrystus zwraca się nie tylko do swoich uczniów, ale i do każdego z nas. Przecież my również jesteśmy Jego uczniami. Jezus mówi: jeśli naprawdę mówisz, że mnie miłujesz, jeśli naprawdę mówisz, że mnie kochasz, to możesz to sprawdzić w jeden sposób. Czy żyjesz przykazaniami na co dzień? Czy je przestrzegasz? Czy je zachowujesz? Łatwo jest powiedzieć, że się kogoś miłuje, nawet że się kogoś kocha. Ale trudniej to okazać. Nie tylko wtedy, jak jest dobrze. Jak przychodzą problemy, jak przychodzą trudności, cierpienia. I dziś może warto zadać sobie pytanie, czy ja miłuję Pana Boga? Czy ja przestrzegam przykazania? Nie tylko wtedy, kiedy jestem szczęśliwy. Nie tylko wtedy, kiedy mi się powodzi w życiu. Kiedy czuję się doceniony przez innych, pochwalony, zauważony. Ale czy przestrzegam przykazania wtedy, kiedy sam może jestem niezrozumiany, gardzony, poniżany? Czy i wtedy miłuję Boga? I wtedy trwam przy Nim? Czy i wtedy potrafię miłować człowieka? Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jezus dziś wypowiada słowa: ja zaś będę prosił Ojca, innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. I w dzisiejszej Ewangelii, jeśli uważnie się wsłuchamy,
Jezus kilkakrotnie wypowiada słowo świat i dwa podstawowe znaczenia tego słowa. Świat to, co zostało stworzone przez Pana Boga, nasza ziemia, lasy, rzeki, morza, oceany, to wszystko, co nas otacza. Wszystkie stworzenia, zwierzęta, ryby, ptaki, ludzie. I Pan Bóg po stworzeniu każdego z nich powiedział, a to wszystko było dobre. Ale i drugie znaczenie świata. Duch tego świata. A duch tego świata to nic innego jak podążanie za tym, co nie ma nic związanego i wspólnego z dobrem, z miłością. To podążanie za złem. To wykorzystywanie wszystkiego tego, co Pan Bóg stworzył i co jest dobre, ale do złych i przewrotnych celów. W celu naszych pociech. W celu może skrzywdzenia kogoś. To różnego rodzaju uzależnienia. Narkotyki, alkoholizm. To różnego rodzaju wandalizm, poniżanie innych, kłamstwa. I dziś może warto sobie zadać pytanie. Jaki świat ogarnia mnie? Czy ja poznałem Ducha Prawdy? Czy otworzyłem swoje serce na Ducha Prawdy? Czy otworzyłem swoje serce na ducha tego świata? Jemu się podporządkowałem. Jestem Jego własnością. I za Nim kroczę. I dlatego dziś my wszyscy zebrani na tej Eucharystii prośmy Jezusa właśnie o Ducha Prawdy, by pomógł nam przezwyciężyć to wszystko, co trudne. Ale również dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, byśmy właśnie modlili się za cały świat. Za tych wszystkich, którzy może są prześladowani, może pokrzywdzeni przez innych, może sami z tego nie potrafią się uwolnić, może potrzebują pomocy. Dlatego módlmy się jedni za drugich o Ducha Prawdy dla każdego z nas w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych rodzinach. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Do naszego Boga zanieśmy nasze pokorne prośby i błagania. Módlmy się za papieża, pasterzy Kościoła, w zasiewaniu ziarna słowa Chrystusa, aby przyniosło piękne i dobre owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących, samotnych, by w krzyżu Chrystusa znaleźli zrozumienie i ukojenie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, zmarłych polecanych w czasie tej Eucharystii, świętej pamięci Stanisława Rybskiego, pierwszą rocznicę śmierci zmarłych z naszych rodzin, prosząc o chwałę życia wiecznego dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się o stanie epidemii w naszej ojczyźnie, w naszym mieście. Módlmy się za wszystkie lekarze, całą służbę zdrowia, o potrzebne łaski dla nich. Ciebie prosimy. I módlmy się w naszych osobistych prośbach, modlitwach, dziękczynieniach. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, racz wysłuchać naszych próśb i błagań, jeśli są zgodne z Twoją wolą, przez Chrystusa, Pana naszego. Idźmy, tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki. Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud? Idźmy, idźmy ufnym krokiem, rzewnym sercem, łzawym okiem. Serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. Idźmy, idźmy ufnym krokiem, rzewnym sercem, łzawym okiem. To serce módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystus, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów, zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego,
Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Edwardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela, posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na swobodę złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz, królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
góry gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana w następującym porządku. Przed ołtarzem głównym oraz po lewej stronie ołtarza kapłani będą rozdawać Komunię Świętą na rękę. Po prawej stronie ołtarza kapłan będzie udzielał Komunię Świętą do ust. Komunia Święta udzielana na rękę będzie w następujący sposób. Lewa ręka, na lewą rękę kładziemy, przyjmujemy postać Pana Jezusa i prawą ręką z lewej ręki przyjmujemy do ust przy kapłanie Komunię Świętą. Następnie odchodzimy na swoje miejsca. Na czas Komunii Świętej zdejmujemy maseczki oraz rękawiczki, pamiętając przy zachowaniu odstępu społecznego około 2 metrów. Otrzyjcie już wzy płaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy Chrystusa wierzący. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Darmo kamień wagi wielkiej, Żydzi na grób toczyli. Darmo dla pewności wszelkiej, zbrojnej straży użyli. Na nic straż pieczęć ziskała, nad grobem Pana się zdała. Alleluja! Niechaj zabrzmi, alleluja! Wesel się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja. Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja. Alleluja. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu. Niewierny tworzy się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja.
się przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Kilka komunikatów duszpasterskich. Drodzy bracia i siostry, jutro w poniedziałek, 18 maja, przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Ze względów na panującą epidemię uroczystość poświęcenia i odsłonięcia pomnika papieża została przeniesiona na dzień 16 października, na rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Jednak jutro w poniedziałek na 18:30 bardzo serdecznie zapraszamy na mszę świętą, dziękczynną za życie świętego Jana Pawła II i za jego pontyfikat, po mszy świętej, przejście pod pomnik z zachowaniem stosownych odległości między sobą, złożenie kwiatów i zapalenie znicza. Drodzy bracia i siostry, pragnę serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i fundatorom, dzięki którym mógł stanąć pomnik pięknie wpisujący się w całe otoczenie naszego Kościoła. Niech święty Jan Paweł II wstawia się za nami. Bóg zapłać także wszystkim ofiarodawcom naszego Kościoła za złożone dzisiaj ofiary, za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na tacę inwestycyjną. Bóg zapłać za ofiary składane w kopertach, na daninę diecezjalną, ofiary na fundusz inwestycyjny i za przelewy na konto bankowe parafii. Za poczucie wspólnoty z naszym Kościołem wielkie i serdeczne Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję także rodzicom dzieci, które przystąpią w tym roku do pierwszej komunii świętej oraz rodzicom młodzieży kandydatów do bierzmowania za złożony dar ołtarza, ofiarę. Z tych ofiar zostały wykonane wszystkie nowe poduszki na siedziska we wszystkich ławkach w kościele oraz zostały wykonane nowe obicia na wszystkie ławki na balkonach. Raz jeszcze rodzicom serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Biuro parafialne czynne poniedziałki, środy i piątki od 10 do 12. Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie w kaplicy od 8 do 18. Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszymy waszą obecnością. Po nowych rozporządzeniach, które obowiązują od dnia dzisiejszego, w naszym kościele może przebywać 110 osób na wyznaczonych miejscach oraz uczestniczyć można na zewnątrz, na dziedzińcu kościoła, zachowując stosowną odległość między sobą przy włączonym nagłośnieniu zewnętrznym. Wszystkim tu obecnym życzymy łaski zdrowia. Wszystkich, którzy łączyli się dzisiaj z nami za pośrednictwem transmisji przeprowadzonej przez Kurier Ostrowski, bardzo serdecznie pozdrawiamy z Kościoła świętego Pawła Apostoła. Obsłudze technicznej bardzo dziękujemy za umożliwienie tej transmisji. Wszystkim życzymy łaski zdrowia
i na cały nowy tydzień niech Pan Bóg błogosławi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja. Do Ciebie się uciekamy, o Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas: pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci.